Cześć, tu Janek Ziobro, Jakub Janda, Klemens Murańka i Piotrek Żyła. Skocz już dziś po nasze nowe kolekcje mebli na www.mebleziobro.pl. Janek, gratulacje, najlepszy występ w sezonie, dziesiątka coraz bliżej. Jesteś w 100% zadowolony dzisiaj z tej wykonanej pracy? Tak, mimo tego, że ten skok pierwszy był krótszy, to był dobry i warunki miałem takie troszeczkę ciężkie, ale jestem z niego zadowolony i cieszę się z tych dzisiejszych skoków. No właśnie, czy przy takich warunkach dało się dużo zrobić w locie? No na pewno dało się. Jeżeli się dobrze skoczy, to zawsze się da radę coś zrobić. I no mimo tego, że było ciężko, tak, bo dostałem 20 punktów na plusie, ale tak jak mówię, skok był dosyć dobry i było dobrze. W sobotę zainaugurowałeś takim solidnym uderzeniem, czwarty rekord życiowy. Jakie wrażenia? No fajne wrażenia. Cieszyłem się tutaj na te loty, że jadę. 216 metrów w skoku treningowym to była dobra odległość. No i bardzo przyjemnie się leciało, także super. Te skoki w zawodach odstawały na tle tej próby właśnie w serii próbnej, czy jest to kwestia warunków po prostu tutaj? Nie, myślę, że nie odstawały tutaj. Wiadomo, że ten skok próbny był dobry, bo był daleki, ale w konkursie mieliśmy troszkę cięższe warunki, trochę ciężej się skakało. No muszę porozmawiać z trenerem, na chwilę obecną nie jestem w stanie powiedzieć, czy ten skok był lepszy, czy gorszy. Na pewno każdy od siebie się tam troszeczkę różnił, bo w skokach ciężko jest tak samo skoczyć dwa razy. Ale to tak na gorąco teraz ciężko mi jest powiedzieć, muszę porozmawiać z coachem i on mi tam wyjaśni pewnie. Mamy przeliczniki za wiatr, za belkę, ale czy sędziowie nie nadużywają tej możliwości zmiany belek? Niemniej jest to decydować, czy sędziowie nadużywają, czy nie nadużywają. Do mnie należy to, żeby wykonywać dobrze swoją pracę i daleko skakać. Janek, jesteś osobą, która nie boi się to jakby na forum publicznym mówić o swoich myślach. Dzisiaj Adam Małysz otwarcie skrytykował jednego z juniorów. Nie pytam on dokładnie tę sytuację, ale czy uważasz, że taki wstrząs dla młodego zawodnika może być potrzebny? No nie byłem tam na miejscu, ciężko się mi jest wypowiedzieć na ten temat. Nie chcę tutaj podejmować stanowiska w tej sprawie. Jedyne co mogę zrobić, to pogratulować chłopakom piątego miejsca. Czy właśnie nie pytam o tę sytuację, ale kiedy ty byłeś młodym zawodnikiem, to czy słowa takich autorytetów jakoś trafiały dla ciebie szczególnie? Na pewno wiele słów autorytetów do mnie trafiało, ale wydaje mi się, że wtedy, kiedy ja mówiłem głośno o pewnych rzeczach, to za każdym razem miałem rację. Dobra, dzięki Janek i powodzenia jutro. Dziękuję.